Także wszystko to prawda, proszę Państwa. Wszystko to jest prawda. Czy w ogóle rezydujący na wyspach, a wiemy, że są to nie tylko opozycjoniści, którzy uciekali przed Kremlem, także ze swoimi pieniędzmi, ale także są to osoby związane z władzą, no to wtedy przyznam otwarcie, że tak, mogę powiedzieć, Brytyjczycy zareagowali bardzo konkretnie i w zasadzie zareagowali w taki sposób, że Rosjanie odczuli to albo będą w stanie odczuć to bardzo boleśnie. A NATO, które ustami Jensa Stoltenberga mówi o tym, że Rosja jest coraz bardziej nieobliczalna i agresywna, jak powinno się to zachować? Ale no wyobraźmy sobie, co NATO powinno zrobić. Dopóki nie został naruszony artykuł 5, to NATO będzie konsultować, NATO będzie zastanawiać się. Ja trochę tutaj nie chcę zabrzmieć jak osoba krytykująca NATO, ponieważ jest to szalenie istotna i w zasadzie najważniejsza instytucja bezpieczeństwa świata zachodniego, ale nie można powiedzieć, że użycie gazu paraliżującego nawet prawie z efektem, z tym rezultatem śmiertelnym, bo jeszcze Skripal nie jest ofiarą śmiertelną, ale że jest to użycie broni chemicznej na terytorium państwa natowskiego. To ja mogłabym powiedzieć, że likwidacja Litwinienki przy użyciu środka radioaktywnego. Nie wiem, czy można by w takiej nadinterpretacji uznać za użycie prawie broni jądrowej. Znaczy, trochę sobie szydzę, ale nie chcę powiedzieć, że to jest reakcja natowska mocno naciągana, czy w zasadzie Brytyjczycy, którzy chcą to przedstawić właśnie w taki sposób, ale można by powiedzieć, że NATO ma pod względem takim politycznym związane ręce, natomiast to, co może zrobić, no to już będą reakcje bardzo konkretne na poziomie takim instytucjonalnym, znaczy można zawsze można wstrzymać projekty współpracy z Rosją, projekty pewne dialogowe, tak? Bo wiemy, że istnieje dialog między taki instytucjonalny między Rosjanami a członkami NATO. Można jakby utrudnić funkcjonowanie. Wiemy, że to nie jest tak, że Rosjanie mogą sobie działać w świecie bez żadnego kontaktowania się, czy w ogóle bez powiązań z państwami natowskimi. To pewne operacje przebiegają i one, czy Rosjanie muszą na podobieństwo tych informacji, czy w ogóle operacji bliskowschodniej, informować swoich partnerów zagranicznych, żeby nie doszło do niepotrzebnych kolizji i zagrożenia w ogóle eskalacji takiej konfliktowej. Więc można powiedzieć, że wbrew pozorom Rosji nie będą mieć kłopoty z NATO, natomiast nie będziemy pewnie słyszeć o nich ani w studio, ani na pierwszych stronach gazet. Powiedziała dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję pani doktor za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. Szósta. Czas na informacje dnia. Atak chemiczny w Wielkiej Brytanii wymaga solidarnej odpowiedzi Unii i NATO, ustalili premierzy Morawiecki i May. Są nowe dowody, potrzebne kolejne przesłuchania. Gdańscy prokuratorzy ponownie staną przed komisją do spraw Amber Gold. Wyborczego zaskoczenia nie było. Władimir Putin po raz czwarty będzie prezydentem Rosji. Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek telefoniczna rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z szefową brytyjskiego rządu Theresa May. Tematem był atak z użyciem broni chemicznej w Salisbury i próba zabójstwa Siergieja Skripala. Premierzy zgodzili się, że atak i reakcja na niego nie jest tylko sprawą Wielkiej Brytanii, a odpowiedź na niego powinna być solidarna, relacjonuje rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Pani premier chciała skonsultować z ważnym sojusznikiem, jakim jest Polska, dalsze postępowanie wobec zagrażającego postępowania Rosji. Atak chemiczny, jaki odbył się na terenie Wielkiej Brytanii, jest zagrożeniem nie tylko dla niej, ale również dla innych krajów na terenie Europy, dla krajów Unii Europejskiej. Przed szefem rządu dziś kolejna rozmowa z wizytą do Warszawy przyjedzie kanclerz Niemiec. Po 18:00 Angela Merkel spotka się z Mateuszem Morawieckim godzinę
strony polskiej rozmowy kanclerz Merkel i premiera Morawieckiego mają koncentrować się wokół spraw europejskich. Chodzi o problemy Unii, w tym przyszłość budżetu, nierozwiązany kryzys migracyjny, jak również współpracę militarną i energetyczną, czyli temat Nord Stream 2. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold ponownie przesłucha dziś dwóch prokuratorów z Gdańska. O 10:00 zeznania złoży były prokurator okręgowy Dariusz Gruszycki, po południu były prokurator apelacyjny Ireneusz Tomaszewski. Obaj nadzorowali gdańskie prokuratury, w których prowadzona była sprawa Amber Gold. Prokuratorzy złożyli pierwsze zeznania w listopadzie 2016 roku, jednak wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski wyjaśnił, że obecnie komisja dysponuje znacznie szerszym materiałem niż na początku swojej pracy. Możemy przedstawić zeznania świadków, którzy pod przysięgą przedstawili zupełnie nowe informacje, które miały wskazywać na to, że prokuratura nie śpieszyła się z postawieniem zarzutu panu Marcinowi P. Były prokurator okręgowy Gdańsku Dariusz Gruszycki w trakcie swojego przesłuchania powiedział m.in., że działania prokuratury były nieskuteczne z powodu obciążenia pracą. Z uwagi na olbrzymią ilość spraw, co dręczy większość prokuratur, ale ja mogę mówić tylko o swoim podwórku. Jako prokurator rejonowy jeszcze pamiętam, że wszystkie soboty, niedziele, przynajmniej 50% prokuratorów przychodziło do pracy i pracowało. Według harmonogramu w tym tygodniu komisja zaplanowała aż 4 posiedzenia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Czas na zagranicę. W Austin w amerykańskim stanie Teksas w niedzielę doszło do wybuchu. Co najmniej 2 osoby są ranne. Jak podaje agencja Associated Press, jest to kolejna eksplozja, do której doszło w mieście w tym miesiącu. 2 marca w wschodnim Austin w wybuchu zginął 39-letni mężczyzna. 12 marca w innych częściach miasta eksplodowały 2 bomby, zabijając 17-latka, raniąc jego matkę oraz 75-letnią kobietę. Do niedzielnego wybuchu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak miejskie władze podniosły wysokość nagrody za informacje, które doprowadzą do ujęcia sprawców poprzednich 3 eksplozji. Wysokość nagrody została podniesiona z 50 000 do 115 000 dolarów. Władze uważają, że wszystkie wybuchy są ze sobą powiązane i mogą być przestępstwami z nienawiści. Zaskoczenia nie było. Władimir Putin po raz 4 będzie prezydentem Rosji. Wskazują na to cząstkowe wyniki głosowania, według których obecny prezydent uzyskał 76,5% głosów. Zwycięzca już zapowiedział działania na rzecz jednoczenia narodu i dał do zrozumienia, że nie zamierza być gospodarzem Kremla dożywotnio. Jak wyniki komentować konkurencji Putina, o tym Maciej Strzaski. Według kandydata partii komunistycznej Pawła Kuczyna, która poparła 12% wyborców, kampania wyborcza była trudna i nie pozwalała na uczciwą konkurrencję. Nacjonalista Władimir Sikorski wsparty przez 5,5% obywateli stwierdził, że jest rozczarowany wynikami głosowania i skrytykował swoich konkurentów, nazywając ich niepoważnymi kandydatami. Opozycjonistka Ksenia Sobczak, zajmująca 4 miejsce z poparciem na poziomie 1,5%, wezwała pozostałe ugrupowania opozycyjne do integracji, a Grigori Jawliński z partii Jabloko, który zdobył mniej niż 1% poparcia, uznał wybory za nierzeczywiste. Na koniec rywalizacja niepolityczna, a sportowa. Kamil Stoch wygrał cykl Rower 2018, choć podczas wczorajszego konkursu Vikersund zajął 6 miejsce. Walka była po prostu praktycznie do ostatniego skoku i trzeba było ten poziom i koncentrację utrzymać. Mówił Stoch w rozmowie z TVP. Więcej o sporcie za kilka minut w poranku Polskiego Radia 24. Czas na prognozę pogody. O poranku temperatura mocno na minusie. Najchłodniej jest w Suwałkach i Zakopanem, minus 12 stopni. Minus 8 jest we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. Najcieplej minus 6 w Warszawie. W dzień dużo przejaśnień, tylko na południu kraju więcej chmur i słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Podkarpaciu, około 0 pokażą słupki rtęci w centrum, do 4 na plusie na wybrzeżu i po Morzu Zachodnim. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Sławek Jastrzębowski, witam Państwa. Dziś 19 marca, 78 dzień roku, słońce w znaku ryb. Wzeszło o 5.42, zajdzie o 17.47. Dzień będzie trwał 12 godzin i 5 minut. Imieniny obchodzą Bogdan, Jan, Józef, Marceli i Marek, a także Leoncjusz i Sybilina. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się 19 marca.
cały to zawahał, jest niesamowitym ludem. 19 marca przypada 109. rocznica urodzin generała Elżbiety Zawadzkiej, legendarnej kurierki Komendy Głównej Armii Krajowej. Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, była jedyną kobietą wśród 316 cichociemnych. Skoczków spadochronowych w czasie II wojny światowej stała się legendą kurierów w okupowanej Europie. W latach 1939-45, posługując się fałszywymi dokumentami, przekraczała granicę ponad 100 razy, przenosząc wiadomości i meldunki. W 90. urodziny Elżbieta Zawadzka wspominała czas walki o wolną Polskę, mówiąc o własnym udziale z charakterystyczną dla siebie skromnością. Ja byłam i emisariuszką, i kurierem. Jako kurier zagraniczny naszej Komendy Głównej Armii Krajowej przenosiłam pocztę, ale miałam też zadanie jako emisariuszka, którą mi powierzył generał Grot Rowecki. Generał Elżbieta Zawadzka była odznaczona m.in. 5-krotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz 2-krotnie Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Nasze kochane pijaczki. Zmarła 10 stycznia 2009 roku. Nasze kochane, witamy. 19 marca 2013 roku papież Franciszek zainaugurował swój pontyfikat, odprawiając w Watykanie uroczystą mszę świętą. Pochodzący z Argentyny 76-letni Jorge Mario Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku. Zanim objął stolicę apostolską, kardynał Bergoglio był metropolitą Buenos Aires i prymasem Argentyny. W 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Podczas mszy inauguracyjnej papież Franciszek poprosił wiernych o modlitwę w intencji jego i całego kościoła. Zaczynamy tę drogę, drogę biskupa i ludu, tę drogę kościoła rzymskiego, będącego tym, który przewodzi w miłości wszystkie kościoły. Rozpoczynamy drogę braterstwa, miłości i wiary między nami. Módlmy się zawsze za każdego z nas. Módlmy się za cały świat. Jorge Bergoglio jako hierarcha znany był z tego, że prowadził skromny styl życia. Jako kardynał zrezygnował z rezydencji na rzecz małego mieszkania. Jeździł metrem lub na rowerze i często sam gotował. Gdy w 2001 roku jechał do Watykanu, by odebrać kardynalski biret, zaapelował do wiernych, by nie wydawali pieniędzy na podróż za nim do Rzymu, ale żeby w zamian przekazali je organizacjom charytatywnym. Prośbę tę powtórzył, gdy został wybrany na papieża. 19 marca mija 33. rocznica śmierci Leopolda Tyrmanda, prozaika i publicysty. Rozgłos zawdzięcza powieści Zły, która wywołała burzliwą literacką dyskusję i stała się pierwszym powojennym bestsellerem polskiej literatury. Tyrmand był również znawcą jazzu i jego popularyzatorem. Wymyślił nazwę festiwalu Jazz Jamboree, który od 60 lat corocznie odbywa się w Warszawie. W 1959 roku osobiście dokonał inauguracji tego muzycznego wydarzenia. Dla Polski chcą pracować, ja bym tego nie powiedziała, bo... Tak zrobili, że nie ma patriotów. Otworzenia dużej imprezy jazzowej. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Oprócz powieści Zły, Leopold Tyrmand jest autorem książek Filip, Życie towarzyskie i uczuciowe, Gorzki smak czekolady lub Ullus, Szkiców cywilizacja komunistyczna, a także Dziennika 1954. Od 1967 roku Tyrmand przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracował z New Yorkerem i prasą emigracyjną. Zmarł 19 marca 1985 roku na zawał serca podczas wakacji w Fort Myers na Florydzie. Możliwe, no my nie wiemy dokładnie, ale po prostu przypuszcza się. Kalendarium przygotowała Elwira Kaganowicz. A my bierzemy do ręki dzisiejsze gazety, dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie oczywiście Putin zwycięża, Europa szykuje sankcje, ale ważniejsze tematy, które do Putina będziemy jeszcze wracać, ważniejsze tematy, z którymi chciałem się z Państwem podzielić. Żałujemy pieniędzy dla rządzących. Sondaż. Ponad połowa pytanych o to, ile powinien zarabiać na rękę premier, wskazała kwotę od do 10 tysięcy złotych. Na wsi oczekuje tego nawet 65% badanych, wskazuje sondaż DGP. Na panelu Ariadna jest mniejsze niż przyzwolenie na to, żeby taką kwotę dostawali sekretarze i podsekretarze stanu. Tymczasem proponują, by od kolejnej kadencji sekretarze stanu mogli pobierać oprócz pensji także do 60%.
eksperci komentują przegrane spór Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z jednym z pracowników służby cywilnej. W 2009 roku mężczyzna przystąpił do egzaminu, po którym miał zyskać status urzędnika mianowanego. Zabrakło mu jednego punktu. Po wieloletniej mitręce przed sądami usłyszał wreszcie, że miał rację. Prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe mogły być dwie, w tym ta, którą zaznaczył. Jeśli wyrok się utrzyma, budżet zwróci mu ponad 105 tysięcy złotych utraconych korzyści. Warto walczyć o swoje. Dziennik Gazeta Prawna, dzisiaj pierwsza strona, Rzeczpospolita pierwsza strona, też Putin zwycięski, będziemy do tego wracać, osłabiony przez frekwencję. Pierwsza strona to oczywiście też Kamil Stoch ma Puchar Świata, a także ofensywa polskich producentów gier. Rodzimy rynek gier komputerowych ma wartość ponad 500 milionów dolarów i szybko rośnie. Pierwsza strona Rzeczpospolitej to kodeks nie dla bogatych. Projekt. Osoby zarabiające powyżej 70 zł za godzinę nie będą objęte ochroną przewidzianą dla etatowych pracowników, alarmuje Rzeczpospolita. I pierwsza strona jeszcze. Najgorszy rok Trybunału Konstytucyjnego. Prawo według raportu Fundacji Batorego. Rok 2017 był najgorszy w historii roku Trybunału Konstytucyjnego pod względem jego wydajności. To wniosek, jaki eksperci prawni fundacji wyciągają z liczby spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Pierwsza strona, Gazeta Polska, koalicja przeciw Nord Stream 2. Kraje bałtyckie oraz Europy Środkowej nie są już osamotnione w walce przeciw politycznemu projektowi budowy gazociągu Nord Stream 2. Swój sprzeciw zgłaszają urzędnicy Komisji Europejskiej, europosłowie od lewej do prawej strony sceny politycznej czy amerykańscy senatorowie alarmujący prezydenta Trumpa. Ostatnio ujawniono, że grupa brytyjskich polityków napisała list do szefa MSZ-u Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona apelując o powstrzymanie inwestycji. Pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie, także kasta kryła swoje czarne owce. Funkcjonowanie sądów dyscyplinarnych dla sędziów było przez lata wielką fikcją. Przedstawiciele nadzwyczajnej wielka fikcja, widzicie państwo, ja od początku mówię, że państwo polskie nikogo nie interesuje, tylko aby się dorobić i nie daj Boże ci, którzy do rządu, prawda, też, żeby się dorobić też. Nasz dziennik, pierwsza strona, cuda świętego Józefa. Dziś uroczystość świętego Józefa, święty Józef wybudował schody. Nawet ta linia PO oskarżała teraz linię PiS, że pieniędzy im mało, czyli że jakoby oni do rządu, a przecież Pawłowicz może za darmo robić. Uragan niewiedzy, ja tak myślę. Prawda o Niemcach, Żydach i Polakach. Oj, to mija się fakt, że Polacy też byli ofiarami III Rzeszy. No pewnie. O tym na pierwszej stronie Piotr Falkowski, dlatego że nie ma chętnych stawiać się huraganowi niewiedzy o Polsce oraz z powodu stałego szantażu antysemityzmem wobec nielicznych tych, którzy mimo wszystko się stawiają, przekonuje profesor Jan Marek Chodakiewicz. To pierwsza strona naszego dziennika, pierwsza strona Polski The Times. Dzisiaj dodatek specjalny o cudach Jasnej Góry. Kogo obdarza łaską Matka Boska, czy w zgiełku świata prawdziwe cuda starają się unikać rozgłosu i dzieją się po cichu. Uzdrowienie Janiny Lach, cud, który miał pozostać w ukryciu. Pierwsza strona, Polski The Times, to także po 100 dniach rządu Morawiecki spróbuje ucieczki do przodu. To dzisiejsze gazety. Teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski, dzień dobry. Kamil Stoch jest już pewny drugiego w karierze zwycięstwa w Pucharze Świata. Polak zapewnił sobie triumf we wczorajszym konkursie cyklu Rower w skokach narciarskich na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund. Stochowi wystarczyło 6. miejsce. Chciałem po prostu dzisiaj tylko robić swoje. Już gdzieś się czułem po prostu piętno tych dni ostatnich. No i po prostu chciałem dobrze zakończyć ten turniej, dobrymi skokami, na solidnym poziomie. No i co mogę więcej powiedzieć? No, jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że udało mi się utrzymać dobry poziom, wysoki poziom od samego początku do ostatniego skoku. Mówił w wywiadzie dla TVP Sport Kamil Stoch, który został także zwycięzcą cyklu Rower. To szósta kryształowa kula polskiego skoczka. Kilkanaście lat temu czterokrotnie w całym cyklu triumfował Adam Małysz. We wczorajszym konkursie wygrał Norwek Robert Johansson. Piotr Żyła był 12, Dawid Kubacki 16, Stefan Hula 17, Jakub Wolny 27, a Maciej Gott 31. Niespodzianka na zakończenie 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Warszawie pokonany został mistrz Polski. Legia przegrała z Wisłą Kraków 0-2 po golach Carlitosa z rzutu karnego oraz Frana Veleza. O przyczynach porażki mówi napastnik Legii Jarosław Niezgoda. Chyba był się lepszy, no po prostu byliśmy słabsi i
trzeba to przyjąć, trzeba się z tym pogodzić i no, byliśmy często spóźnieni i no, często przeciwnik. Dzień dobry, dzień dobry. To jest czasem niedopuszczalne. Cała formacja ofensywna i defensywna, no, to nie grało tak, jak chcielibyśmy tego. Wisła zapewniła sobie miejsce w grupie mistrzowskiej, a Legia zajmuje drugie miejsce ze stratą 3 punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Teraz przed piłkarzami przerwa na mecze reprezentacji, a kadrowiczów czekają 2 mecze towarzyskie. W piątek biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu z Nigerią, a 4 dni później w Chorzowie podejmą Koreę Południową. Spośród powołanych jako jedyny w miniony weekend bramkę zdobył napastnik Ludogorca Razgrad Jakub Świerczok. To jego pierwsze trafienie dla bułgarskiego zespołu. Kontuzji doznał Bartosz Wereszyński. Na razie nie wiadomo jak poważnej. Jego Sampdoria Genua przegrała u siebie z Interem 0-5. W Napoli na boisku pojawił się Arkadiusz Milik, a jego zespół wygrał z Geną 1-0. Robert Lewandowski wszedł z ławki w 72 minucie, a Bayern Monachium uległ na wyjeździe RB Lipski 1-2. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przychodzą na świat właśnie teraz. Są symbolem wiosny, rodzącego się życia i oczywiście... Na świat, ale zima jest, proszę Państwa, wróciła zima. Mowa o marczakach, czyli małych zajączkach. Ta zima wróciła. Marczaki są jednymi z pierwszych zwierząt, które symbolizują nadejście wiosny. Przychodzą na świat właśnie w marcu. Stąd ich nazwa. O małych zającach opowiada Zygmunt Krzemień z nadleśnictwa Dąbrowa w Porach Polskich. Marczaki to są jedne z pierwszych zajęcy, które przychodzą na świat. Okres godowy zająca zaczyna się w styczniu, jak jest odpowiednia pogoda. One się ganiają, samiec kica za samicą, ona mu ucieka, kluczy, ale tak ucieka, żeby ten samiec zwany gachem, a samica zająca zwana kocicą, ta kocica tak ucieka, żeby ten gach ją złapał. No i gdzieś po 40 kilku dniach przychodzą na świat pierwsze zajączki. Pierwsze zajączki to przychodzi jeden lub dwa zajączki. One są w tej chwili dosyć narażone na różne niebezpieczeństwa. A młode zajączki to są tak zwane zagniazdowniki. A zagniazdowniki, czyli one są już jak gdyby samodzielne. Są pokryte sierścią, malutkie są, trzymają się razem. Mama zajęczyca, kocica, odchodzi od nich, odwiedza je mniej więcej raz na dobę, ma silnie skondensowane mleko i tym silnie skondensowanym mlekiem karmi je. Oprócz tego te zajączki już od razu mogą pobierać pokarm. Jeśli jest odpowiednia pogoda, nie ma wysokiego śniegu, mrozu, to żywią się listami. Te zajączki. Sierść i barwę mają taką, że jest to kolor ochronny. Widzisz, o jest zima i ma o zajączkach. Bardzo ładne są te zajączki, liczne. Przycupną razem, nie ruszają się, grobi razem, widzisz, bo one się boją. A to ze względu ale nie w celu robienia złego, prawda, jak tu mówimy, psychologia tłumu, nie idź za tłumem w czynieniu złego, bo człowiek jest gorszy, mówią od świni, prawda. Przechodził z jednej rośliny, jak już została zrzęta zebrane.